Witam serdecznie, ja jestem Arkadiusz, wracamy do Gwinta Wiedźmińskiej Gry Karcianej. Dziś Skojatel, Brower, Hawk i Krasnoludki, czyli deck oparty głównie na krasnoludkach. W telegraficznym skrócie, jedziemy od początku. Trzykrotnie obrońcy Mahakamu, krasnolud z wytrzymałością, jeżeli przetrwa, zostaje do następnej tury. Krasnoludzki najemnik, przenieś wybranego sojusznika do tego rzędu i wzmocni go o 3. Ciekawa karta, w momencie kiedy przeciwnik gra na pogodach, możemy sobie tych obrońców Mahakamu z pierwszego rzędu, w którym jesteśmy zobligowani go zagrać, wrzucić sobie do innego rzędu i dodatkowo dać mu 3 punkty siły. Niezłe. Straż Mahakamska trzykrotnie również. Wzmocni wybranego sojusznika o 3, jeśli to krasnolud, wzmocni go o 5. Spoko, w związku z tym, że gramy samych krasnoludów. Prawie że. Dostają konkretnego buffa. Saperzy z Wrichet znikąd. Grani są tak sytuacyjnie. Odliczanie oczywiście po dwóch turach się pojawia i na początku tury drugiej wyskakuje 6 punktów siły. Dodatkowo Muren, zasadzka kolejna, gdy pojawi się wróg, zrań go o 5. Całkiem spoko karta, ona też ma 5 punktów siły i jest ukryta, tak więc przeciwnik nie wie, czy to jest na przykład może Saper z Wrichet. Dlatego gramy to tak dwukrotnej ilości, aby troszeczkę przeciwnika tak trzymać w niepewności. A może to będzie ten Saper z Wrichet, a może coś tam, coś tam. Krasnolud, Tasak, zablokowanie lub odblokowanie wybranej jednostki, Olgierd von Everek, wskrzesi, okaleć tę jednostkę o 2, oczywiście ona się trzyma z tołu do momentu, aż nie zostanie sprowadzona do jednego punktu życia. Saesent Hesis. Rozmieszczenie wzmocni tę kartę o 1 za każdego sojuszniczego krasnoluda i to jest główna rola tego drakonida. I zrań wskazanego wroga o 1 za każdego sojuszniczego elfa. Na to bym nie liczył, tych elfów tutaj nie mamy zbyt wielu. Raptem jednego, tak? Triss, oczywiście 5 punktów obrażeń i Geralt. Dodatkowo król żebraków. Nie zawsze się udaje trzymać, że tak powiem, na poziomie przeciwnika punkty zdrowia, a król żebraków potrafi nam to wyrównać. Ulepsz tę jednostkę o tyle, aby twoja całkowita siła była równa sile przeciwnika. Siła bazowa nie może przekroczyć 15 punktów, czyli on 10 może się zbufować do góry. I Barclay Els. Zagraj losowego krasnoluda stali, może być złoty, wzmocni go o 3. To jest dobra karta. Biorąc pod uwagę naszą umiejętność, zagraj wybranego srebrną jednostkę z twojej talii, przetasuj talię. Czyli warto gościa nie trzymać na ręku, tylko trzymać go gdzieś w talii i w momencie, kiedy zagramy umiejętność, to przyzwie nam albo Tasaka, albo tego Barclaya całego. Oczywiście możemy sobie zagrać wybraną jednostkę, czyli będziemy mieli wybór pomiędzy Tasakiem czy Barclayem. Co się tyczy kart specjalnych, brzask dwukrotnie oczywiście do niwelowania pogody, jak i do dobrania jednej karty. Wzmocnienie trzech sąsiadujących jednostek, oczywiście Grom, gramy go trzykrotnie, Róg Dowódcy. Gramy sobie jednokrotnie. Nie wiem, czy tego rogu dowódcy nie zamienić. Wrzućmy sobie kogoś takiego jak Iris. Zobaczymy, czy się sprawdzi w tym deku. Iris wzmocni wszystkie jednostki po przeciwnej stronie. Iris jest szpiegiem, także możemy zagrać ją po stronie przeciwnika. I wtedy w naszym rzędzie, jeżeli zginie, będziemy mogli... Będziemy zbufowani po prostu o 3. No i oczywiście elfi najemnik kolejny. Czyli mamy tych elfów jednak dwóch, się okazuje, ok. Również szpieg. Przeniesie on na twoją stronę, gdy zagrasz kartę zasadzki. Rozmieszczenie, dobierz dwie brązowe karty specjalne. Zagraj jedną, a drugą wtasuj do swojej talii. Dobrze jest grać tą niewiastę. I dodatkowo jakieś oczywiście brązowe karty specjalne, tak? Będziemy mogli sobie wtedy zagrać jedną z tych kart. Ok. Zobaczymy, czy ta Iris się tu sprawdzi, czy może lepiej było wrzucić na przykład krowę, albo Dudu, albo operatora. No, można było wrzucić tych kart całą masę, nie byliśmy niczym ograniczeni. No, żadnej złotej karty nie mogliśmy dorzucić, mamy 3. Ten smok tutaj może się też sprawdzić, tylko smok sprawdzi się dopiero w momencie, kiedy będzie stół pełen krasnoludów. Wiadomo, w momencie, kiedy tych krasnoludów nie ma zbyt wielu, on wychodzi na czysto, ze swoją siłą, nie jest zbufowany. Zobaczmy, kogo nam dobierze. Okej, mamy potwory. Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty!
Mamy potwory. Zobaczmy, na czym te potwory będą oparte. I co my tu mamy? Mamy brzask, okej. Okay. Obrońców Mahakamu dwukrotnie, krasnoludzkich najemników dwukrotnie, saperów z Wrichet, okej. Okay. Tris Merigord. Co byśmy chcieli odrzucić? Odrzućmy sobie jednego krasnoluda. Okej, okay. Zostawmy sobie Grom. Obrońców Mahakamu, czy chcemy dwóch? Nie. Tego gościa na pewno nie chcemy. Nasza tura. No to polećmy sobie od razu na dzień dobry z Olgierdem. Niczym mnie nie zaskoczy. Czyli gdyby został zablokowany, mamy Tasaka. Będziemy mogli go odblokować na przyszłość. Mamy Harpie. Harpie są całkiem spoko opcją. To lecimy w takim razie z tym panem. Tworzymy sobie tutaj trzy jednostki. W razie czego spróbujemy sobie je wzmocnić Gromem, o ile przetrwają. Niewątpliwie będą jakieś pogody się pojawiać. Coś mi się widzi, chociaż to może być dek na pożarciach. Tam tych pogód zbyt wielu nie było. Z tego co widziałem. I co, saperów Wrichet można by było pyknąć. No i niestety jest pogoda. Niestety, stety, mamy na to odpowiedź. W razie czego będziemy mogli przeciągnąć obrońcę Mahakamu do innego rzędu jeszcze, jak się pojawią jeszcze kolejne pogody. Dobrze jest go trzymać. On sobie zostanie do następnej tury. Olgier z automatu zostaje, to jest twardy zawodnik. Coś tam sobie będzie pożerać. Też ma jednostkę, która zostanie mu do następnej tury. Możemy ją zablokować, jednak na razie wstrzymamy się z bólem. I... czy jest sens się wstrzymywać, może od razu lepiej zagrać Tasaka. Jestem krasnoludem interesu. Zdjąć mu to i zbufować te trzy jednostki za pomocą Gromu. Też nie najgłupsza opcja. Możemy sobie jeszcze dorzucić Saesent Hesisa. Mamy tych krasnoludów trzech. Miałby 9 punktów. Dobra, no, oczywiście. Używa pogody. Dobra, zrzućmy tą pogodę. Pożoga nas na razie nie ruszy. Ta ekima tutaj jest dosyć mocna. Okej, okay. Będzie niedźwiedź. Niedźwiedzia powinniśmy sobie ogarnąć, używając naszej umiejętności. Gdzie nam akurat będzie remis. Dwie pogody wykorzystam, tak? Dobrze byłoby pozbyć się tego jaja, by w następnej turze być na czysto. Kolejne pogody. Dobra, pozbądźmy się jaja. W czym mogę ci pomóc? I zagramy sobie Saensisa. Będzie miał 9 punktów zdrowia. Nie, 9? Nie, nie 9. 8. Mamy tylko dwóch krasnoludów. Jeszcze będzie zadawał 3 punkty damage'u. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie się odwinąć. Saperów Wrichet możemy pyknąć. Opór jest bezcelowy. Ewentualnie zróbmy tak. Musimy się trzymać razem. Cofnijmy tego pana. Jego nic nie zostanie na następną rundę, to jest dobre. Będziemy mieli tego krasnoluda zawsze. Będziemy mogli go zbufować za pomocą... A, już, dobra, po krzyku. No dobra, tutaj nic więcej nie wymyślę raczej. Nic nie zostanie? Nie, no zostanie nam Olgierd. On użył dosyć dużo silnych jednostek. Puśćmy. Ale jest przewaga, 44 do 20. Kurczę, mocno nas pojechał. Mocno nas, mocno mnie właściwie, tak? Może na krótką chwilę. Okay, jest Olgierd. Dobra, co byśmy chcieli wymienić? Kurczę, nie wiem, czy ten się sprawdzi tutaj. Talar jak najbardziej. Znaczy Talar, dlaczego Talar cały czas mi chodzi po głowie, jak to jest król żebraków. Akurat nas specjalnie nie wzruszyło.
zrobimy sobie taki bonusik. Ile on zagrał jednostek złotych? Jedną. Czyli jeszcze spokojnie dwie może posiadać, niewątpliwie gdzieś tam jakiś Geralt, coś te sprawy. Jest czart. Dobra, my się wyrównamy. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Za pomocą króla żebraków do jego siły, ten nam się odkryje, będziemy mieli plus 6. Już idę. Góry sile! Dobrze, oczywiście byłoby to ugrać. Wzmocnijmy sobie Ulgierda. No i jeszcze możemy sobie zbufować. Tylko teraz pytanie, kurczę, będziemy mogli sobie zagrać krasnoluda za pomocą naszej umiejki? Okej. Okay. Jest po jeden w gruntach. Ulgierd zostanie. 5 punktów zdrowia będzie miał, czy 3? Śmierć. 3. Mnie nie zaskoczy. Okej, jest, kurczę, Iris, ale Iris się tutaj absolutnie nie sprawdzi. Rzućmy ją. Rzućmy ją, w razie czego za pomocą gromu będziemy mogli się zbufować. Całe szczęście doszedł nam. Miejmy to za sobą. Wiedźmin. Coś mi mówi, że on też posiada tego Wiedźmina. Opór jest bezcelowy. Ulgierda niszczy, ale Ulgierd wróci jeszcze z jednym punktem. Już niestety nie wróci. Czy wróci, ale w następnej rundzie. Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty! Dobra, co byśmy mogli teraz tutaj sobie zrobić? Czy sobie bufujemy? Tylko, że kurczę, nie. Zagramy sobie raczej tą Moren, jako zasadzkę. Będziemy mogli ją jeszcze zbufować sobie o 3 punkciki. Niestety nie ruszymy. Co tam, kurczę, doszło? 23 punkty. No nie, no tutaj mnie pojechał. To jest mocna karta, mocna karta. No i nic już nie wymyślę, niestety. A szkoda. No cóż. Ciekawa, jaka jest odpowiedź na tego Kejrana, kurczę. No można gościa blokować teoretycznie jakimś... czym, no jakimiś kajdanami, no ale i tak, jeżeli tam chapnie tą siłę dosyć sporą, to nie ma szans, żeby się od niego odwinąć, tylko pożoga, ale pożoga też go nie ruszy, bo jest złoty. Spoko, spoko karta. Też można by było pomyśleć o nim w przyszłości. No, ewentualnie może kiedyś z jakiejś beczki poleci. Ewentualnie jako jakaś nagroda za bicie poziomu. Dobra. Dla odmiany... Jak bieda, to do krasnoluda! Nilfgaard i Emhyr. Dobra, mamy Iris. Zobaczymy sobie tą Iris, jak się sprawdzi. Mamy Tasaka, okej. Okay. Tego byśmy może odrzucili. Kolejny krasnolud. Grom, Grom trzyma Hakamu. I Geralty. Dobra, ja... Czy on może grać na pogodach? No nie, Nilfgaard raczej na pogodach nie gra, więc odrzućmy to. Weźmy sobie jeszcze jednego obrońcę Mahakamu. Raczej będzie grał na jakichś, kurczę, dziwnych, tajemniczych. Dobra, gramy tą Iris tutaj. Tak bardzo się boję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pierwszy raz zagrałem właśnie tę kartę w dzisiejszym dniu, w tym rozdaniu. Wcześniej nie miało przyjemności zagrać Iris. Wzmocni wszystkie jednostki po przeciwnej stronie o 3. No nie, on zaraz pewnie ją wyciszy w jakiś sposób. O. Co jest? Zniszczy ją za 5. Nie wiem, czy to była dobra opcja, ale okej. Okay. Niech sobie będzie. Jedziemy ze strażą mahakańską. Polecimy sobie z jeszcze jedną strażą mahakańską i przerzucimy do jakiegoś innego rzędu. Nie mógł jej zdjąć na jeden raz. Pogodą właśnie na przykład. Zablokował. Skubaniutki. Czy możemy ją odblokować, ale już nie będzie miał oczywiście tej umiejętności. Chcesz powąchać mojego topora? Wytrzymałości. Jadłby zrzuconych kartofli z gęstym sosem. Bufujemy go tutaj na mocno. Na mocno. Został przynajmniej jeden ten krasnolud do następnej tury. No, oczywiście należy się spodziewać przeciwnika pożogi. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Krasnolud doszedł, kurczę, no niekoniecznie dobrze to się stało, że on się pojawił, ale co zrobimy? No nic nie zrobimy. Możemy go wymienić w następnej turze ewentualnie. Musimy się trzymać razem.
Zróbmy sobie dwie linie. Zobacz jednostkę ze szczytu twojej talii, jeśli jest brązowa, daje jej 2 punkty pancerza, jeśli jest srebrna, wzmocni tę jednostkę o 1, jeśli jest złota, awansuj tę jednostkę. Wolę nie wiedzieć, co to była za karta. Chcemy coś zablokować, czy nie chcemy? Chyba niekoniecznie. 32. Troszeczkę szkoda, że nie trafiliśmy, chociaż może zróbmy sobie taki bonus. Trzeba ogarnąć ten burdel. To, trzeba ogarnąć ten burdel, nie ma co. Czy on widzi jakieś nasze jednostki? Niekoniecznie. Nie wiem, czy nie warto tutaj zablokować któregoś z tych łebków. Umiejętność. Co znowu? Nie pamiętamy umiejętności. Tego kurczę nie warto byłoby zablokować, chociaż on jest zwykłą brązową jednostką. Strasznie silna umiejętność. Dobra, bufujemy się, nie ma co. Kurczę, jakby nam zostało 25 do następnej tury, to by było całkiem ok. Niech żyje cesarz! Dobra, tutaj się mocno zbufował. Czy to też jest dosyć silna jednostka, ten cały Tibor. Jeśli trwa starcie, wzmocni tę jednostkę o 15, przeciwnik dobiera jedną brązową, ujawnioną kartę. Czyli on wiedział, że to jest ten, Vrihet? No dobra. Tyle z zasadzki. A, jeszcze sobie zbufujemy tego krasnika. Musimy się trzymać razem. Jorvet. No tak, zawsze ten jeden punkcik. Kogoś byśmy chcieli zablokować? No nie, no już jak ciągniemy do końca, to ciągniemy do końca. Kogo? Geralta? Umiejętność. Dobra. Kablujesz, żałujesz. Zablokujmy kurczę tego gościa. I tak mamy znaczną przewagę. Będzie musiał nas podgonić. 28 punktów. On tutaj odpuści pewnie tę rundę, coś mi mówi. A nie, nie może jej odpuścić, bo my wygraliśmy, więc musi tutaj cisnąć. Dobra, krótszy braków zostawimy sobie. Tego sobie zniszczymy. Znaczy zniszczymy właściwie. Nie zniszczymy, tylko wymienimy. Zobaczymy, czy będzie w stanie nas podgonić. Ma tych swoich ambasadorów, którzy dają 10 punktów. Bufa, no to jest sporo. Właśnie, chyba i teraz rozpocznie, proszę, ale to wasza wielmożność, ambasador nie nic nadążam. Nie da, nie ma żadnych kart po swojej stronie. Egroto dum anima est, spes est. A tutaj też jest raczej lipa, no nie wiem, ten jest tutaj najsilniejszy, ale czy będzie się ją... Tak, będzie się na niego łasił. Dobra, biegniemy sobie naszą złotą kartę, teraz umiejętność. Nie od razu machakam zbudowaną. Kogo? Olgierta? Na wszelki wypadek, czy raczej Muren z zasadzką, a dawać Olgierta? Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. 10 punktów przewagi. Możemy go jeszcze tutaj zbufować sobie. Z buffem. Jestem taki zmęczony. Dobre. Po raz trzeci używa... No właśnie, zaczynają się ci kurczę ambasadorzy śmieszni. Zdyszka. Co? Ja myślę, że tutaj odpuścimy tu. Poczekamy. Niech nas dogoni. Będzie pewnie cofał, kurczę, tego gościa. Ewentualnie tego gościa. No nie, no tego ma zbufowanego. Interesujący przypadek. No tutaj nic ciekawego raczej nie ma. Wiesz, który ma jeszcze gorzałki? Nie ma szans. 30 punktów, chyba że cofnie tego gościa.
i przywoła sobie jeszcze absolutnie przypadkowo oczywiście ambasadora, który zbufuje tutaj kogoś za dyszkę. No ale to i tak będzie spora przewaga. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Interesujący przypadek. Wszystko gra? Cały czas 20 punktów, sporo. Dobrze, że sobie tutaj podbufował tego, w razie czego jak posiada pożogę, to nie ruszy mnie. No ale coraz mniej, przewaga jest coraz mniejsza. Barbarzyńcy. Dobrze rozegrane. No i dobra, wystarczyło. Kurczę, dobrze, że on nie przetrwał do tej następnej rundy, bo by trzeba było kombinować, myśleć, zastanawiać się. A tak, spokojnie. Udało nam się temat ogarnąć. Dużo lepsze strategiczne rozegranie partii tej niż poprzedniej. Czy jeszcze jedno? No tak, na beczkę mnie niestety nie stać. Jedziemy jeszcze jeden raz z krasnoludkami. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tego złotego smoka trzeba się stąd pozbyć. On tak naprawdę się tutaj w ogóle nie sprawdza. Właściwie ani razu go nie zagrałem, mimo że miałem go wielokrotnie na ręku. Vernon, patriota chociaż, sukin syn. Tutaj nie wiadomo, czy ktoś do niego strzelał, czy ta strzała tutaj była bita wcześniej. Nie słynę z cierpliwości. Okej, okay, po raz kolejny mamy do czynienia z... Dosyć gadania! Hyrem. Bierzemy się do roboty! ...i Ilfgardem. Dobra, co my tu mamy? Mamy po raz kolejny Iris, okej. Okay. Mamy Morenę, mamy Tasaka, mamy Olgierda. Prońców Mahakamu kilku. Dobra, nie jest to zła ręka. Wydaje mi się, że powinniśmy ją zostawić. Tylko mamy trzy karty srebrne. Może odrzućmy Tasaka. Dobra, grom niech zostanie. Niech zostaną tylko, dobra. Chodzi o to, że mamy oczywiście trzy karty srebrne, a naszą umiejętnością jest... dobranie jednej karty srebrnej, tak więc warto sobie zostawić ją na później. Tasak, tasak. Jedziemy z saperami. Okej, całe szczęście nie był w stanie w nas strzelić. Co, obrońcy Mahakamu? Gościa, który może przenieść? Mamy. No, spróbujmy zagrać obrońcę Mahakamu. Później za pomocą tego jednego gościa przeniesiemy sobie go tutaj i zagramy sobie tu Iris. Może coś z tego wyjdzie, chociaż nie jesteśmy w stanie tej Iris ruszyć. No jesteśmy, teoretycznie Trismegistus, możemy spróbować ją zniszczyć. Takie jest wstępne założenie. Wszyscy poświęcamy się dla cesarstwa. Jorvet. No ta pani mnie niestety specjalnie tutaj nie cieszy, że się pojawiła. W każdym bądź danym razie, okej. Okay. Trzymamy się planu. Musimy się trzymać razem. Pamiętamy, ta fałszywa Cyrilla przechodzi później swoją drogą, całkiem ciekawy art. Przechodzi na stronę przeciwnika. I nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Możemy wyjąć Tasaka i ją przyblokować teoretycznie, tak? No jest to też jakaś opcja. Goście. Blokujemy ją? Czy jeszcze troszeczkę za wcześnie? Dawać mi tu Iris. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Niedobrze. Zaniki pamięci? Też czasami miewam. Takie już w tych latach. Chociaż ty nie wyglądasz na jakąś specjalnie starą osobę. Iris. Nie spotkałem cię w grze jeszcze. Oczywiście zapraszam na... zapraszam na co? Zapraszam na Wiedźmina 3 dzikiego edycja gry roku na kanale Ogrywana. Jest, jeszcze. Będzie przez dłuższy czas, bo jeszcze w połowie nie jestem, a już chyba z rogram. Tempo rozgrywki jest naprawdę całkiem spoko. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. No i co on ją zrobił? Cofnie ją? Przeniesie ją na nasze... No to niedobrze, no to niedobrze. No dobra, co z tą Cyrillą? Czy ją blokujemy?
Niewątpliwie byłaby to dobra opcja. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Niewątpliwie byłaby to dobra opcja. Niech sobie rośnie jeszcze spokojnie, poczekamy. Zobaczmy, co przyniesie przyszłość. Jak widać, tutaj przeciwnik ma dosyć dobre karty. Xarthisius. Zobacz, trzy karty ze szczytu talii przeciwnika mogą być złote. Możesz wybrać jedną, aby przenieść ją na spód jego talii. Co nam przeniósł? Nie wiemy, co nam przeniósł, bo nie przeniósł jej na cmentarz. Dobra, bufujemy coś. Tak, zbufujmy sobie tych dwóch panów. Myślę, że psycha mu klęknie, jak przyblokujemy Cyrillę. I oczywiście mam nadzieję, że jak ją zablokuje, to że ona nie przejdzie na jego, kurczę, stronę. Ha, ha! Jak bieda, to do krasnoluda! Jestem krasnoludem interesu. Nie ma łatwo. No i oczywiście Olgier zostaje do następnej rundy jeszcze. Olgier, ten krasnolud mnie nie zaskoczy. 17, spoko. Dwie złote karty, tutaj możemy sobie jeszcze wzmocnić. Dobra, użyjmy jedną tą krasnoluda. O, tak będzie lepiej. Co, od razu pułapeczka? Od razu pułapeczka. To jest ta karta, którą nas skubnął. Skubaniutki. Zamachakam! Oczywiście wzmocnimy sobie Olgierda. Szkoda by było, żeby chłopak obumarł. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Nie wyjdą stąd żywi. Dobra. Dwie jednostki będziemy mogli zbufować. Zobaczmy, co nam dobierze przełom. Tutaj raczej pogód się nie spodziewam. Zróbmy sobie taki bonusik. Szkoda języka strzępić. Przenieśmy sobie tego pana tutaj. On się zbufuje. Dodatkowo jeszcze mamy grom. Będziemy mogli te trzy jednostki również zbufować. Dobra, co to da? Cofnie i przywróci go ponownie. Niedobrze. Chwała wielkiemu słońcu! No, ale niech będzie. Seger Ratuban! Czy on jest w stanie się odwinąć? Nie będzie tu drugiego Sodom. Oczywiście jest w stanie się odwinąć. Z tym, że tutaj... Istnieje w woli mistrza Berchemy. On utworzył nam dwie karty na szczycie naszej talii. I zostaną one dobrane. To też jest taki kurczę zabieg. Miejmy to za sobą. Całkiem niezły. Bo jak wiemy teraz, jak zakończymy tę rundę... Tą rundę... Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Ale zagrał tutaj dosyć dobrze. Dobrze rozegrane. Okej. Czyli udało się. Jak widać, deck jest całkiem solidny. Mimo, że jest to początkowa wersja tego decku. Można ją tutaj jeszcze oczywiście troszeczkę... Ją? Właściwie jego. Mam tu na myśli ten deck. Troszeczkę pozmieniać. Ja bym tutaj odrzucił w ogóle tego smoka, tego całego, kurczę, znihilamacia na Alaha. Czy jak mu tam. W ogóle jakoś sobie jest, ale jakby go nie było, to by się nic nie stało. Można by było wrzucić jakąś inną złotą kartę. Tylko co? No co? No wszystkie karty złote są wrzucone, także nie ma sensu go usuwać. Może się kiedyś w jakiegoś tam przydać w dziwnym miejscu. W każdym bądź danym razie ok. Wydaje mi się, że deck jest całkiem spoko. Można sobie ten pyknąć. Życzę oczywiście dobrego dnia. Ja pomału będę kończył. I do wkrótce w kolejnych odcinkach zagrajmy w Gwinta Wiedźmińską grę karcianą. Oczywiście zostaw kciuk, zostaw w górę, w dół, komentarz, zasubskrybuj kanał i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Do wkrótce, na razie, cześć.